Czy Napoli zdoła obronić tytuł mistrza? Czy Juventus za swe oszustwa ponownie dostanie karę punktową? Czy Włosi w końcu przestaną być syfiarzami? Jeżeli przez ostatni rok żyłeś pod kamieniem, to w tym odcinku poznasz odpowiedzi na te pytania. When the moon hits your eye, like a big pizza pie. That's amore. Dobry. Skrót zaczynam symbolicznie, od uhonorowania mistrza sezonu poprzedniego. Neapolitańscy niechluje w pierwszej kolejce mieli łatwe zadanie. Otóż musieli pokonać Beniaminka i wypełnili ten cel niemal wzorowo. Kto by pomyślał, że za kilka miesięcy za tą drużyną będzie się ciągnął gorszy smród niż na ich ulicach. A jak już wspomniałem o smrodzie, no to weź zostaw lajka. Przeskakując do drugiej kolejki, rzucimy okiem na Turyn i tamtejszą drużynę, której bramki broni Polak, a my w Polsce każdemu Polakowi życzymy jak najlepiej. No chyba, że ma inne poglądy, albo jego stan materialny jest inny niż nasz. To wtedy go jebać. W każdym razie Wojtkowi życzymy jak najlepiej, ale niestety w tym meczu Juventusowi nie poszło za dobrze i ledwie zremisowali z jakąś Bolonią. Jeszcze wtedy nikt nie przypuszczał, że Thiago Motta zacznie zgrywać bohatera i walczyć o Ligę Mistrzów. Pozostając jeszcze chwilę przy drugiej serii gier, klub, który jest głównie znany z tego, że grał tam Zlatan Ibrahimović, pokaźnie wygrał z Torino i przypieczętowując udane wejście w sezon, drugą kolejkę kończą na pierwszej pozycji w tabeli. Niestety, muszę ponownie pokazać zawodników Milanu, bo w trzeciej rundzie Serie A byli uczestnikami niemałego piłkarskiego szlagieru, chociaż to określenie jest bardziej za zasługi tych klubów, bo Roma wyglądała źle, taktyka Mourinho wyglądała źle, wszystko wyglądało źle i mówić kibicom, że rzymskiego klubu, że będzie lepiej, to tak jakby jako premier powiedzieć, że prognozy pogodowe nie są przesadnie alarmujące, a potem woda równa kilka województw z ziemią. Nastała przerwa reprezentacyjna, a po przerwie znowu spotykamy się z Milanem, ale to derby Mediolanu, więc jestem zobligowany do pokazania tego pojedynku, tym bardziej, że w cudzysłowie goście dostali przekopę, która po ulicach stolicy mody będzie krążyła dopóty ostatni widz siedzący na stadionie podczas tego meczu będzie stąpał po tym smutnym łez padole. W tej kolejce miała miejsce jeszcze jedna katastrofa, w której o dziwo stroną pokrzywdzoną nie była drużyna José Mourinho, a Empoli. Znając podejście The Special One, to jego zawodnicy po takim meczu dostali jakieś kary, przecież to się nie godzi grać tak ofensywnie. Piłka kopana to nie plac zabaw, inaczej Buxton byłby czołowym zawodnikiem. Wracając, widać było po Portugalczyku, że jest mu nie w smak ten wynik. Tabela po czterech meczach przedstawia nam widoki, do których radzę się przyzwyczaić i mam teraz na myśli głównie Napoli w środku stawki. Patrząc dwie kolejki w przód możemy zaobserwować jak Empoli, które chwilę wcześniej dostało 7 bramek od portugalskiego dziada, zdobywa pierwsze punkty w tym sezonie i to aż 3, więc od tego momentu w tej lidze nie ma już zespołu, który nie miałby choćby punkciku na swoim koncie. Brawa dla Empoli, ale to nie koniec fajnych ciekawostek. W tym tygodniu również ostatni zespół, który nie miał porażki na swoim koncie, już ją ma. Brawa dla Interu. W tabeli zaszły pewne detaliczne zmiany, ale na tym etapie sezonu to kalejdoskop, więc nie ma co przesadnie się temu przyglądać. Są lepsze rzeczy do robienia, ale są też gorsze, jak na przykład prezentowanie komuś EAFC, jak to robią zawodnicy na przedstawionym obrazku. Naszą cywilizację dotknęło już wystarczająco dużo kataklizmów, żeby jeszcze się dobijać nawzajem. Jak kupujecie ten szatański pomiot od EA, to tylko dla siebie, nie dla kogoś, pamiętajcie. Ale jak już ktoś chce koniecznie tę gierkę, albo jakąś inną, to zapraszam na stronę eneba.com, gdzie znajdziecie bardzo tanie gry. Ale to nie wszystko. Został przygotowany specjalny kod FIFA.pl, który po wpisaniu przy zakupie zagwarantuje Wam 9% zniżki na karty podarunkowe PlayStation Network. Spieszcie się, bo oferta jest ważna tylko do 23 września. W ósmej kolejce po raz pierwszy w tym odcinku spotkamy się z klubem, który jest uznawany za całkiem fajny w środowisku faszystowskim. Przepraszam, chciałem tego uniknąć, ale kiedyś musiałem pokazać to Lazio. A teraz jest dobry moment, bo wygrywali 2-0 i kiedy byli o krok od niemałego frajerstwa, to niestety zdołali przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. W tej samej serii gier Bolonia ponownie zabierze punkty najmocniejszym, aby dwie kolejki później oddać je najsłabszym. No taki chimeryczny początek mieli podopieczni Thiago Motty, ale ich świetlane czasy nadejdą za kilka miesięcy. Inter za sprawą tego remisu spadł na chwilę na drugie miejsce, natomiast nie przyzwyczajajcie się, to zmieni się lada moment. Czyli już, bo w dziewiątej kolejce Milan dostał na łeb od Juventusu. Tego samego dnia odbył się pojedynek o ostatnie miejsce w tabeli, tak samo słabe zespoły.
zespoły z takim samym ujemnym bilansem bramkowym zagrały tak samo, czyli na remis. W dodatku stał się ważny moment dla Empoli. Oni dzięki pokonaniu Fiorentiny wyszli pierwszy raz w tym sezonie ponad strefę spadkową. Dobrze, że chociaż jedna drużyna, której końcówka to Poli, odnosi sukcesy w tym sezonie. Na górze sytuacja wraca do normy. 10. kolejka obfitowała w jeden fajny mecz i drugi niezbyt fajny. Domyślcie się, który to który. Milan roztrwonił dwubramkową przewagę, a Inter z Romą raczyli nas przez 90 minut pasjonującym futbolem, aby o wyniku rozstrzygnęła jedna bramka. 11. seria gier należała do strefy spadkowej. Udinese pokonało Milan, Ci pokonali Genuę i obydwa te zespoły wyszły poza miejsca zapowiadające zgubę i smutek. Wiem, że się mówi Cagliari i Genoa, nie zesrajcie się. 12 listopada stały się rzeczy ważne. Po pierwsze, Di Marco strzelił bramkę sezonu i to jest ten mniej znaczący fakt. No i po drugie, znacznie ważniejsze, w derbach o końcówkę Poli, Empoli okazało się lepszym zespołem. W nagrodę pokażę ich mecz z następnej kolejki. Był on naprawdę szokujący, prawie tak samo jak TikTok Edzia, w którym pojechał do Kłodzka pośpiewać i pokazać palcem, gdzie sięgała woda, zasuwając przy tym ubrany prawie jak ministrant obok ludzi, którzy potracili cały swój dobytek. Niesamowite zagranie ze strony tego influencera, aż ciekawi mnie, co tam król fałszywej dobroczynności wymyśli, żeby poprawić wizerunek przed loterią. W 14. kolejce Barella zrobił rzecz, której człowiek z prostym kręgosłupem moralnym by się nie dopuścił. Przykra sprawa dla defensywy syfiarzy i zespół z Mediolanu umocnił swoją pozycję na fotelu lidera. Juventus, nie chcąc stracić kontaktu z pierwszym miejscem, musiał wygrywać. Gdyby nie ten Gruzin, to już w tej kolejce z postawionego celu byłyby nici, a tak to dopiero w kolejnej im Inter odskoczy. Kierując się trochę w dół tabeli, Bologna, ogrywając Salernitanę, wskoczyła na 5. miejsce. Warto zaznaczyć, że dzięki odpowiedniej postawie włoskich zespołów w europejskich pucharach, to 5. miejsce da awans do Ligi Mistrzów, więc jest o co walczyć. Jednak nie ma co osiadać na laurach, Thiago Motta ciśnie frajerów do spodu, jak gdyby nigdy nic, zagościł na 4. pozycji. To był taki moment w sezonie, kiedy zawodnicy Milanu mieli nadzieję, że dzięki jakiemuś rządzeniu losu włączą się do walki o mistrzostwo, a zawodnicy Salernitany mieli nadzieję, że nie spadną z tej ligi. I ten mecz mógł tych drugich stawiać trochę bliżej na drodze do spełnienia marzeń. Ale to dopiero potem się okaże, że oni do pozostania w Serie A to się nadają jak Buxton do roli opiekunki dla dzieci. Ponownie spotykamy się z Bolonią, ale teraz dla odmiany pokazali się z tej gorszej strony i Udinese dzięki temu spektakularnemu zwycięstwu wychodzi ze strefy spadkowej i to od razu aż na 15. miejsce. Ten ścisk na dnie będzie nam towarzyszył aż do ostatniej kolejki, więc zespoły cały czas będą się mieliły. Napoli kontynuowało swoją podróż do jądra ciemności, kiedy mniej więcej w tym samym czasie Inter kontynuował ciemiężenie innych zespołów tej wspaniałej ligi. Wygrana 4 golami sprawiła, że ich bilans bramkowy wynosił już 39, kiedy drugiego najlepszego zespołu wynosił zaledwie 20. W tej kolejce, czyli 20, doszło również do pojedynku, w którym Roma, dla przypomnienia, ten niefaszystowski klub, przegrała i ta porażka kosztowała José Mourinho posadę. Śpi słodko, aniołku. Empoli było o krok od dołączenia do ekipy przegrywów, w której znajdowała się już Salernitana, ale Szymon Żurkowski, strzelając hat-tricka, uratował honor tego klubu. Co prawda ze strefy spadkowej nie wyszli, ale zbliżyli się na zaledwie 2 punkty do bezpiecznej pozycji. 17. Bardzo ważny mecz w kontekście ułożenia tabeli zaczął się od bardzo ważnego cytatu, ale jak dla mnie, dla tego pojedynku pasuje inne zdanie. Lepszy remis niż... no, tam już sobie każdy może dopowiedzieć. Takim oto sposobem już w styczniu Milan tracił do lidera 10 punktów, a Bologna 10 do Milanu i 20 do lidera. Ale w 21. kolejce Juventus miał szansę powstrzymać bestię z Mediolanu i zbliżyć się do niej na raptem 1 punkt. Niestety wyszło zupełnie inaczej, a Inzaghi i jego przyjaciele mogli powoli planować fetę mistrzowską. Dawno nie wspominałem nic o ulubionym klubie faszystów, a oni toczą fascynującą walkę z Romą, Napoli i Fiorentiną o 8. miejsce, więc teraz nadrobię to pomijanie i pokażę 2 mecze z rzędu tego wspaniałego zespołu. Najpierw przegrali z Bolonią, a następnie w bliźniaczy sposób przegrali z Fiorentiną. 2 porażki z rzędu to słaba sprawa, ale przed za niską pozycją w tabeli uratowało ich Napoli. Napoli uratowało też Juventus, uratowało ich
przed rozleniwieniem, no bo w przypadku wygranej starej damy odległość pomiędzy drugim a trzecim miejscem stałaby się dość spora, a wiadomo, że bezpieczeństwo rozleniwia, a tak to zawodnicy z Turynu będą ciągle zaangażowani w każdy mecz. W tej samej kolejce Hellas Verona i Cagliari wygrali swoje mecze, co legutko zamieszało na dnie. Siedem zespołów jest zaangażowanych w walkę o spadek, co zapowiada fascynującą końcówkę sezonu. Dobrze, że na dole ciekawie, bo u góry trochę wieje nudą. Ekstremiści z Rzymu w walce o europejskie puchary byli zdolni nawet do pokonania Juventusu i paru innych zbrodni. Napoli na swojej drodze ku upadkowi było zdolne nawet do porażki 0-3 na własnym stadionie. Klub Ibrahimowicza, jak już w końcu dogonił ten Juventus, a następnie go wyprzedził, to trzeba oddać, że aktów frajerstwa było zdecydowanie mniej i bez zbędnego marnowania sił punktowali sobie na kolejnych drużynach. W 33. kolejce, czyli dla tych słabszych matematycznie na 5 kolejek przed końcem sezonu, Inter w derbach Mediolanu zagwarantował sobie 20. mistrzostwo ligi. Zawodnicy Milanu nie byli jakoś bardzo zadowoleni z tego faktu, właściwie to prawie się tam pogryźli, a po końcowym gwizdku było wielkie świętowanie itd. W Rzymie powoli dochodzili do wniosków, że zmiana trenera za dużo nie zmieniła. W Neapolu jak to w Neapolu, ale zwycięstwo Empoli w derbach końcówki Poli zagwarantowało im wyjście ponad strefę spadkową, przynajmniej do najbliższej kolejki. W 35. serii gier Inter podpiął pod tlen Sassuolo i szansa na utrzymanie pojawiła się na horyzoncie. Co prawda bardzo daleko, ale jednak. Wygrana z Lecce w 36. kolejce wypchnęła ich poza strefę spadkową, a wygrana Bologni z Napoli w ten sam weekend wepchnęła ich na najniższe miejsce na podium. W przedostatniej kolejce za dużo się nie pozmieniało, więc przechodzimy do ostatniej serii gier w tym ligowym sezonie. Podopieczni Thiago Motty wysiłek ostatnich tygodni zmarnotrawili i przegrywając z Genoą z trzeciego miejsca spadli na piąte, ale jak pewnie pamiętacie, piąte miejsce również daje Ligę Mistrzów, a Bologna przed sezonem nic nie znaczyła, więc to ogromny sukces, bla bla bla. Empoli, aby się utrzymać, musiało wygrać swój ostatni mecz. Całe szczęście, że grali za AS Romą, bo różnie to się mogło potoczyć, a tak to na luzie sobie ograli Rzymian i strzelając w bramkę w 93. minucie, utrzymali się. Przegrany mecz u Frosinone Udinese na pewno spada z ligi, no i tym przegranym okazała się drużyna Frosinone. Tak prezentuje się tabela końcowa, tak klasyfikacja strzelców, asystentów, no i w gratisie macie jeszcze drużynę sezonu oraz nagrody indywidualne. Nie ma za co. A na dzisiaj to by było tyle, ja się żegnam.